Welon i Mucha. Zaprasza Gabriela Jelonek. Cześć, z tej strony Gabi Jelonek. Witajcie w programie Welon i Mucha. Dzisiaj na warsztat bierzemy przemówienia ślubne i takie mowy, które pojawiają się na weselach. One w Polsce są coraz bardziej popularne, chociaż tradycyjnie dzisiaj już w niewielu miejscach występują. Dlatego o tym, jak mówić na weselach, jak pięknie mówić i jak sprawić, żeby wszyscy się wzruszyli albo roześmiali, zapytam osobę, która doskonale zna się na opowiadaniu. Aleksandra Rutkowska, storytellerka, bajarka, opowiadaczka, jakkolwiek jeszcze chcecie nazwać osobę, która świetnie mówi, opowiada i potrafi tworzyć historię. Cześć! Cześć, witam serdecznie. Najważniejszym przemówieniem na naszym ślubie jest oczywiście wypowiedzenie przysięgi przez panią młodą i przez pana młodego. Siłą rzeczy zarówno pani młoda, jak i pan młody będą się najbardziej stresowali i denerwowali w tym dniu. Czy można jakoś się przygotować do tego, żeby nasza przysięga, która często też jest nagrywana, nie była takim przeciskaniem słów przez gardło, które ze stresu właśnie się skurczyło, gdzieś zacisnęło, a była właśnie ładnie wypowiedziana? Więc ja dokładnie pamiętam ten moment w moim życiu, tej przysięgi, i pamiętam też, że ja chciałam, żeby ten moment przysięgi w wydaniu bajarki był oczywiście perfekcyjny, nie tylko jeżeli chodzi o uczucia, które wyrażę mojemu mężowi tymi kilkoma słowami, ale też w odbiorze wszystkich gości. Więc bardzo dużą zasługę tutaj muszę przypisać proboszczowi mojej parafii, który o ową przysięgę poprosił nas wcześniej o jej wypowiedzenie, i to tydzień wcześniej, na jednym ze spotkań, które odbyliśmy. To była taka próba. Tak, to była taka próba i to spowodowało, że my te takie prawdziwe, spontaniczne uczucia, które wywoływały w nas słowa tej przysięgi, przeżyliśmy już w dyskrecji na oczach naszego księdza. I wtedy się rozpłakaliśmy i wtedy te wszystkie emocje z nas zostały wyrzucone. To była taka próba i ona mi bardzo pomogła, mi i mojemu mężowi wystarczyła jedna, ale myślę, że można sobie takich prób w domu urządzić kilka, co spowoduje, że już oswoicie się z tymi słowami, które będziecie wypowiadać. To jest bardzo ważne, bo wydawać by się mogło, że to jest proste zadanie. No powtarzamy słowa za księdzem, no przecież tutaj nic nie może się wydarzyć, nic, przecież nie zapomnisz tych słów, ale emocje naprawdę są ogromne, więc jeżeli się oswoimy z tymi słowami wcześniej, wykonamy kilka prób, to będzie nam łatwiej moderować tym, jak chcemy, żeby one wybrzmiały, żeby odciąć się od całego stresu związanego z przysięgą, od faktu, że patrzy na nas cała rodzina, no setki osób czasami, to proponuję spojrzeć swojemu partnerowi głęboko w oczy i zapomnieć o całym otaczającym nas świecie. Czyli poczuć się dokładnie tak jak na pierwszej randce, kiedy nic się nie liczyło, tylko my. I wtedy zaczynasz czuć taki spokój w oczach swojego partnera. Zaczynasz ty odczuwać spokój, kiedy patrzysz w oczy swojego partnera, bo to są oczy, które patrzysz najczęściej. I jeżeli nie będziemy znowu prowadzić, nawiązuję tutaj do tego dialogu wewnętrznego, takiego dialogu wewnętrznego, że to musi dobrze wypaść, to musi być dobrze wypowiedziane i ja się stresuję tym strasznie. Tylko skupimy się na tej osobie, którą najbardziej kochamy, że chcemy to wypowiedzieć w taki sposób, żeby to zapadło nam obojgu w serca, to odetniemy się trochę od tego stresu i ta mowa popłynie po prostu prosto z naszego serca. Więc ja to proponuję, bo ja to zrobiłam i mi się to udało. I zapomniałam na chwilę o wszystkich, którzy są dookoła. Myślałam tylko o tej pięknej chwili i o tym, co chcę powiedzieć mojemu mężowi, to chcę mu przyrzeknąć. Nam ksiądz na naukach przedmałżeńskich podpowiedział, żeby mówiąc tę drugą część przysięgi, kiedy wkłada się obrączkę, one często spadają i uznaje się, że to jest taki zły znak, a jeżeli obrączka spadnie, że małżeństwo wtedy szybko się rozpadnie, no ale to taki zabobon, ale warto na koniuszek palca już włożyć tę obrączkę, powiedzieć, co ma się do powiedzenia, w zasadzie powtórzyć i dopiero tę obrączkę wcisnąć
żeby nie było później problemu z trzęsącymi się rękoma. Jeszcze ja ci dodam, że jak zegniesz palec, to łatwiej przez ten staw ostatni przechodzi obrączka, bo bardzo często ręce są napuchnięte tego dnia i nawet jak sobie próbuję, robicie wcześniej, to ważne jest to, żeby jak ty nakładasz mężowi, to żeby on zgiął ten palec na samym końcu, bo przez staw z łatwością wtedy przyjdzie obrączka i myśmy to zrobili, bo ja bym nie przycisnęła i rzeczywiście to widać na wielu filmach, że na wyprostowanym palcu jest bardzo trudno nałożyć obrączkę, więc to zgięcie palca też jest istotne. To jako taki techniczna podpowiedź. Zginajcie palce, jak sobie nakładacie tę obrączkę. No proszę, każdemu się wydaje, że taki palec na prosto to łatwo wejdzie, prosto szybko, a tu niespodzianka. Dobra porada. Zgnijcie w tym ostatnim momencie, nie? Super. Welon i Mucha. Wracamy do rozmowy ze mną na łączach telefonicznych Aleksandra Rutkowska, bajarka, opowiadaczka, storytellerka. Czy jest jakiś schemat, którego warto się trzymać, aby wycisnąć ze zgromadzonych osób te emocje, na których nam zależy? Tak jak wspomniałaś na początku, ja jestem opowiadaczką, więc będę nakłaniać wszystkich, którzy przygotowują takie wystąpienie, do tego, by oparli je na opowieści. A najlepiej na opowieści, które dotyczy konkretnie osoby, do której kierujemy to nasze weselne przemówienie. I warto więc wcześniej zastanowić się nad tym, jaka historia nas z tą osobą tak naprawdę połączyła, albo jaka historia najbardziej definiuje daną osobę. No i gdy ja myślę o sobie, gdybym ja miała przygotować takie wystąpienie na przykład dla mojej siostry, to w pierwszej kolejności pomyślałabym o tych najlepszych cechach, które ona ma, najlepszych, takich największych jej zaletach i przypomniałabym sobie, kiedy te zalety się uwidaczniają. I na pewno, gdy tak się zastanawiamy nad tą osobą, do której kierujemy przemówienie, to wtedy przychodzą nam do głowy jakieś wspomnienia wspólne i jakieś wspólne historie. I jedna z nich pozostaje nam do wyboru, która najlepiej będzie się nadawała na takie wystąpienie. I takie wystąpienie właśnie w trakcie wesela może troszeczkę nam wszystkim przypominać takie dawniej stosowane, no ale i też czasami dzisiaj jeszcze gdzieś tam zauważane toasty, które kiedyś były powszechnie wygłaszane na wielu imprezach. Teraz też trochę odchodzą do lamusa, śmiem twierdzić, ale w takich sytuacjach, kiedy przygotowujemy właśnie przemówienie weselne, to takie przemówienie toastowe może być dla nas swoistym wzorem. Właśnie, no bo w Polsce raczej jakby nie stosuje się przemówień, bardzo rzadko zdarzają się przemówienia, to bardziej na ślubach międzynarodowych, szczególnie tych związanych z osobami z Anglii czy Wielkiej Brytanii, gdzie ta tradycja jest, ale właśnie, może bardziej swojsko brzmią dla nas toasty. Czy jest jakiś schemat, harmonogram tego, kto powinien po kolei się wypowiadać, wznosić toast na weselu? Toasty w pierwszej kolejności rozpoczyna gospodarz. Później dopiero pozostali na przykład członkowie rodziny. Więc gdy mówimy tutaj o weselu, no to ja wyobrażam sobie, że taki toast w pierwszej kolejności rozpocząłby tata bądź mama pani młodej, później rodzice pana młodego i w dalszej kolejności na przykład rodzeństwo, a potem bliżsi przyjaciele. I ważne jest też to, że toasty wznosi się między, jeżeli chodzi o to, w którym momencie byłoby najlepiej na takim weselu wznieść toast i powiedzieć kilka słów o młodej parze, czy też o pani młodej, to warto pamiętać o tym, by nie robić tego tuż przed głównym daniem, bo wszyscy są głodni i zwyczajnie nie będą myśleć o słowach, które warto byłoby wysłuchali, tylko będą myśleć o jedzeniu. Więc warto po głównym daniu przed deserem wygłosić toast, kiedy wszyscy już będą spokojni i najedzeni. No tak, no bo na początku są jeszcze te emocje związane z ceremonią, później jest pierwszy taniec,
I może faktycznie, jak już ten cały stres opadnie, to będzie można na spokojnie coś powiedzieć. A z drugiej strony, przed tym pierwszym tańcem zawsze też jest jakiś toast. Mówi się, żeby był ten toast pierwszy, ten pierwszy kieliszek na rozruszanie. Więc w którym miejscu to zrobić? W którym momencie? Wiesz, to już jest to trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli gospodarz to wszystko prowadzi, to on musi to wyczuć. Natomiast jeżeli to miałby być taki toast dłuższy, nie tylko taki, który ma dodać luzu, kolokwialnie mówiąc, młodej parze, tylko taki, który ma trochę poruszyć i uświadomić wszystkim, że ci młodzi ludzie teraz wchodzą w bardzo ważny etap swojego życia i idą ciekawym zasobem wartości, to myślę, że lepiej z takim dłuższym toastem wyczekać na gości z pełnymi żołądkami, czyli po posiłku. Mm-hmm. Czyli najpierw ojciec panny młodej, czy mama panny młodej, jeżeli tego taty nie ma, a kto w kolejności następny może taki toast wznieść i powiedzieć takie piękne przemówienie? Gdybyśmy to kierowali do mojej siostry, załóżmy, czyli tak sobie wyobrażam, bo to jest ostatnie wesele, które w mojej rodzinie się odbyło. Ja nie miałam tej przyjemności, ale ja na pewno chciałabym być tą kolejną osobą ze względu na moją relację z siostrą, która była bardzo silna, silniejsza niż relacja z bratem. I tak naprawdę tym podyktowane są te kolejności, naszym związkiem emocjonalnym i rodzinnym z daną osobą. A pan młody? Bo gdzieś w tych amerykańskich filmach zawsze pojawiają się takie wątki, no, że przemawia pan młody, przemawia oczywiście ojciec, zazwyczaj panny młodej, przemawia też świadek, który gdzieś tam zazwyczaj miał jakąś katastrofę i w tym filmie to jest opowiedziane. Więc pytanie, kiedy u nas wznosząc toasty, żeby to było też zgodne z zasadami savoir-vivre, żeby nikogo nie urazić, kiedy pan młody powinien zabrać głos, o ile w ogóle w Polsce powinien zabierać głos? Ja powiem tobie tak, z zasadami savoir-vivre nie wiem, jak to powinno być. Natomiast jeżeli chodzi o moje wyobrażenia, to ja sobie wyobrażam, że dopiero gdzieś przed otrzepinami byłabym w stanie usłyszeć pana młodego, który już nie jest zestresowany, który już nie biega, który naprawdę ma już odpięte wrótki na tym weselu i może cokolwiek powiedzieć. Więc ja sobie tak to wyobrażam, ale zupełnie nie powiem tobie, w którym momencie to powinno być najodpowiedniej. Warto chyba zrobić to tak, jak mówisz, czyli żeby czuć się z tym dobrze. Więc tak. Pytanie, czy jeżeli wiemy, że nasi goście, nasz świadek, nasz tata, czy właśnie nasze rodzeństwo nie są do końca gotowi do tego, żeby przemawiać przed dosyć sporym gronem osób i to jeszcze przed rodziną zazwyczaj w większości, to czy gdzieś tam przymuszać ich do tego, żeby sami coś może napisali i to przeczytali albo coś powiedzieli, czy raczej zostawić to w spokoju i nie wiem, dać im taką możliwość wypowiedzenia się do kamery, jeżeli na przykład nagrywamy film ze ślubu? To znaczy tak, jeżeli bliska osoba pani młodej czuje, że chciałaby coś powiedzieć, bo to musi wyjść od osoby, która owe przemówienie przygotowuje. Jeżeli czuje, że chciałaby coś powiedzieć, ale jest zestresowana i stres jest jedyną barierą, która powstrzymuje daną osobę przed wystąpieniem, to tutaj można wykonać pracę, żeby z owym stresem się oswoić. I ja oczywiście do tego zachęcam, bo wielu z nas hamuje się niepotrzebnie przed wystąpieniami publicznymi, mając gdzieś tam z tyłu głowy jakieś przykre doświadczenie z okresu szkolnego, gdzie te wystąpienia nie zawsze były udane albo gdzieś były obśmiane przez naszych rówieśników i z tym ciężarem idziemy przez całe życie, a przecież wystąpienia publiczne dorwą nas nie tylko na ewentualnym weselu naszej siostry czy też brata, ale i w pracy gdzieś w przyszłości. Więc ja proponuję wykonać pracę właśnie w zakresie opanowania stresu. I jak ja to robiłam na moich pierwszych wystąpieniach publicznych, gdzie ja nie uczyłam się tekstów na pamięć, które miałam powiedzieć. Ja starałam się być w trakcie tych wystąpień całym sercem z treścią, którą przedstawiam i która ze mnie wypływa, a nie jest odtwarzana. Więc ja musiałam ten stres naprawdę okiełznać. I w pewnym momencie, gdy ten stres
widziałam, że czasami nade mną panuje bardziej niż bym tego chciała, uświadomiłam sobie, że jego źródło jest w mojej głowie, że tak naprawdę wyobrażenia, które ja mam na dotyczące moich słuchaczy, widzów, odbiorców, powodują, że ja wybudowuję w mojej głowie jakiegoś strasznego potwora, okropnego olbrzyma, który po prostu zaraz mnie chyba zje. I to mnie tak bardzo stresuje, że ja sobie zaczęłam po prostu wyobrażać, że ludzie, którzy przyszli na moje wystąpienie, pewnie nie życzą mi dobrze, bo skoro ten pan po lewej stronie tak krzywo się na mnie patrzy, a tamta pani zajrzała do telefonu, a tam ktoś na krzesełku się wierci, to zapewne są już znudzeni i ja chyba beznadziejnie opowiadam. I taki dialog wewnętrzny powodował, że w mojej głowie narastały obawy, moje ciało się paraliżowało, w głosie, w moim gardle pojawiała się tak zwana gula i nie mogłam mówić dalej. A kiedy uświadomiłam sobie po jednym z występów, że pan, który tak wiercił się na krzesełku, nagle do mnie podszedł i powiedział, że to było świetne wystąpienie i on po prostu cały chodził wewnątrz i na zewnątrz słuchając tej opowieści, bo ona trafiła w jego serce prosto, to wtedy ja uświadomiłam sobie, że ja sobie na temat tego człowieka tu takie wyobrażenia nabudowałam, że jemu się na pewno nie podoba, bo się tak wierci, a on tak przeżywał moją opowieść, że to po prostu wypłynęło też z jego ciała. I wtedy zrozumiałam, że to ja stałam sobie sama na przeszkodzie. I wtedy zaczęłam prowadzić pozytywny dialog wewnętrzny ze sobą. Zaczęłam wierzyć w to, że wszyscy, którzy przyszli na moje wystąpienie, zapłacili za bilety, dobrze mi życzą. I tak jest zawsze, zauważ, bo jeżeli ty jesteś na widowni, to dobrze życzysz prelegentowi. Czy to jest wykładowca, czy to jest osoba właśnie, która wnosi toast na weselu. Nawet jeżeli się potknie komuś noga, to trzymamy kciuki za tę osobę i chcemy, żeby wybrnęła z tej trudnej sytuacji. Mm-hmm. No więc... Jeżeli przychodzimy na czyjeś wesele, no to też chcemy, żeby było jak najbardziej radosną uroczystością, prawda? Tak, więc okiemznajmy po prostu ten dialog wewnętrzny, bo to jest jedyna przeszkoda, która powoduje, że no rozejrzymy się dookoła, tyle ludzi, takie dziwne miny, takie grobowe twarze, no różnie, jeden roześmiany, a może ze mnie się śmieje. Ten dialog należy powstrzymać i zastąpić go takim dialogiem wewnętrznym spokojnie, nawet jeżeli mi się powinie noga, to przecież nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Nawet gdybyśmy mieli w domu, w zaciszu domowym wyobrazić sobie najgorsze możliwe scenariusz, to przecież świat się nie zawali, jeżeli to jedno wystąpienie się nie uda. Więc po prostu wystarczy sobie chwilę takiej refleksji, takiego zastanowienia, zagospodarować i wtedy z tym stresem łatwiej się pracuje. Oczywiście warto mieć też doświadczenie jakieś, ale je nabywamy tak naprawdę podczas każdego wystąpienia, więc kiedyś musi być ten pierwszy raz. Po prostu prowadźmy ze sobą pozytywny dialog wewnętrzny i stres będzie działał na naszą korzyść. Welon i Mucha. Wracamy do rozmowy ze mną na łączach telefonicznych Aleksandra Rutkowska, bajarka. Wracając jeszcze do tej tradycji anglosaskiej, bo faktycznie przemówienia, gdzieś kolejność przemówień i to, że jest tradycja przemówień, wynika też z kultury i właśnie w tych amerykańskich filmach czy angielskich pojawia się ojciec panny młodej, który dziękuje gościom za przybycie oraz wita w rodzinie nowego członka rodziny, czyli pana młodego. Później wypowiada się pan młody, który wznosi toast za swoją małżonkę. Jako ostatni przemowy dokonują świadkowie i zgromadzeni goście. W Anglii również po panu młodym mówi panna młoda, która też o swoim mężu już kilka drobnych słów powinna wyrazić. To jest też uważane za takie postaranie się, aby powiedzieć coś ważnego i przy świadkach już tak od siebie z serca. Mam do ciebie pytanie, czy jest jakiś klucz, jakiś sposób, żeby to swoje przemówienie uczynić wyjątkowym? Zaczęłaś mówić, że może to być opowieść. Tylko jak tę opowieść ułożyć, czy na przykład z anegdotek, czy według jakiegoś klucza, żeby ona była ciekawa i nie zanudziła naszych gości, a jednocześnie żebyśmy potrafili wyrazić nią to, co chcemy?
opowieść, którą ja proponuję, którą ja chciałabym opowiedzieć, i tutaj znowu nawiążę do mojej siostry, to jest oczywiście opowieść, która wydarzyła się naprawdę, więc to jest pierwszy, najważniejszy czynnik, żeby to była autentyczna opowieść, która nas związała, która powoduje, że moja siostra bardzo dobrymi emocjami się kojarzy. No i załóżmy, ja nie będę tutaj was nakłaniała do jakiejś konkretnej struktury opowieści akurat w tym przypadku, ponieważ jeżeli to jest opowieść napisana życiem, to wy tylko zastanówcie się, jak ją skrócić do kilku punktów i przedstawić słuchaczom. Ja mogę taką opowieść zaprezentować tutaj teraz, żebyście zobaczyli, jakiego rodzaju opowieści właściwie szukamy. I zazwyczaj taka opowieść ma podnieść rangę danej osoby, czyli ma tego dnia pokazać jedną z najbardziej pozytywnych cech, za którą cenimy na przykład panią młodą. I ja cenię moją siostrę za jej spokój, opanowanie i fakt, że ona się nigdy z nikim nie kłóci. Jest tak inteligentna emocjonalnie. I ja się po prostu dzięki temu od niej wiele w życiu nauczyłam. I ja przytoczyłabym opowieść, kiedy, no załóżmy. To ja może tutaj ci przerwę, dopytam. Czy jest jakiś taki czas, który jakby długość, czy jest jakaś długość idealna takiej opowieści, żeby ona była taka w sam raz? No nie może to być za długa opowieść. Ja myślę, że tutaj minuta, dwie to jest maksimum, bo nie chodzi o to, żeby teraz zanudzić gościom opowieściami o naszej cudownej siostrze, tylko żeby w kilku krótkich zdaniach, zwięźle wydobyć najważniejszą historię, którą chcemy opowiedzieć. Więc na pewno musi to być zwięzłe. No ja myślę, że najlepiej, jakby to się zamknęło w minucie, maksymalnie dwóch, bo gdy mówimy o bliskich, gdy mówimy o historiach, które nas łączą, to mamy tendencję do wydłużania anegdoty i opowieści. Ja proponuję, żeby to była krótka historia. I ja zaczęłabym swoją opowieść w taki sposób. Pamiętam jak dziś, kiedy chodziłam do szkoły, to za każdym razem byłam bardzo kłótliwym dzieckiem, byłam bardzo kłótliwą nastolatką i z wieloma moimi przyjaciółkami prowadziłam długotrwałe kłótnie. I właściwie strasznie niszczyło to moje relacje i powodowało, że czułam ciągłe rozczarowanie właśnie w relacjach z przyjaciółmi. A moja siostra była osobą, która nigdy z nikim się nie kłóciła. Potrafiła tak rozmawiać z ludźmi, że właściwie kłótnie nie powstawały. I jednego dnia, kiedy widziała, że już po raz kolejny jestem przygnębiona po kolejnej kłótni z koleżanką, wtedy usiadła obok mnie i powiedziała: Olu, pamiętaj, spokój ma potężną moc. Nie próbuj zmieniać ludzi i naprawiać świata. Współpracuj ze światem takim, jakim jest. Naucz się tego i to da ci właśnie ten spokój. No i wtedy pomyślałam, że od mojej młodszej siostry mogę nauczyć się więcej niż do tej pory podejrzewałam. I właśnie tego spokoju, Małgosiu, tobie życzę do końca życia. Niech on cię prowadzi w świat mądrych wartości dalej. I w tym momencie pojawiają się łzy wzruszenia siostry, która nie sądziła, że to pamiętasz. Mama jest dumna, że tak dobrze wychowała dzieci z tatą i wszyscy są zadowoleni. Więc to jest taki fajny, złoty klucz do tego, jak powiedzieć dobrą historię, wyciągnąć dobrą cechę. Ale jest coś takiego jak schemat monomitu. Joseph Campbell, amerykański mitoznawca i pisarz, podał, że jest kilka takich punktów, o których warto pamiętać, opowiadając jakąś historię. I mówiąc to, nawet najzwyklejsza historia może stać się scenariuszem na film rodem z Hollywood, bo się okazuje, że spora część hollywoodzkich produkcji właśnie na tym schemacie się opiera. I teraz chciałam ciebie poprosić, abyś ten schemat przedstawiła i powiedziała, jak właśnie zwykłą historię można ubrać w tak ciekawe słowa, żeby poruszyła nawet te najbardziej skamieniałe serca.
Więc gdy już mamy tą autentyczną opowieść, którą odnajdziemy, opowieść, która łączy nas i osobę, o której będziemy mówić, to wtedy warto zwrócić uwagę na to, czy w tej opowieści na pewno pojawiają się wszystkie elementy, które czynią opowieść skuteczną, czyli powodują, że odbiorcy odczuwają emocje w trakcie jej słuchania. Jak taka struktura opowieści przebiega? No więc w pierwszej kolejności musimy zarysować bohatera tej opowieści. Musimy o tym bohaterze opowiedzieć kilka słów. I bohaterem mojej opowieści o siostrze byłam ja. O sobie opowiedziałam kilka słów. Wszyscy dowiedzieli się, że byłam kłótliwym dzieckiem i kłótliwą nastolatką. I w takiej historii, gdy już poznamy bohatera, jego zwyczajne życie, musi pojawić się jakaś konkretna przeszkoda. W mojej historii pojawiła się przeszkoda w postaci kolejnej kłótni, która po prostu była rozczarowująca. I gdy taka przeszkoda tutaj się pojawia, to z tej przeszkody zawsze musimy w jakiś sposób wyjść. Więc musimy wyruszyć w drogę, musimy poczynić jakieś poszukiwania, niczym czerwony kapturek, który zmierza przez las. Oczywiście ta droga może być nazwana właśnie bezpośrednio drogą w czerwonym kapturku, ale to może być też droga, która jest po prostu naszą refleksją wewnętrzną. My po prostu nie chcemy, żeby dana sytuacja, dana przeszkoda pojawiała się w naszym życiu, więc zaczynamy się zastanawiać, co robimy źle. I zazwyczaj na tej drodze pojawia się jakiś mędrca, osoba, która wnosi wartość do naszej historii, osoba, dzięki której my zaczynamy pewne rzeczy rozumieć, zaczynamy rozumieć, dlaczego w ogóle ta przeszkoda się pojawiła i że być może byliśmy w jakimś błędnym kole w naszym życiu. No i ten mędrzec wnosi wartość do naszej historii, czyli w przypadku mojej historii to siostra wniosła wartość i czegoś konkretnego mnie nauczyła, dzięki czemu ja wracam z tej historii z pewnym morałem. Zaczynam widzieć pewne rzeczy dzięki temu mędrcowi i wracam do punktu wyjścia, czyli wracam sobie do tego mojego wcześniejszego życia z pewnym bagażem doświadczeń, który pozwala mi już przez to życie iść dalej i nie popełniać tych samych błędów, nie piętrzyć przed sobą tych samych przeszkód. I tak jest za każdym razem, w każdej historii bohatera spotyka jakaś konkretna przeszkoda i on z nią walczy, albo toczy walki przez całą opowieść, przez cały film, albo w krótkiej historii potrafi zrozumieć, dlaczego ta przeszkoda się pojawiła i jak sobie z nią poradzić. Czyli mamy bohatera, przeszkodę, wyruszamy w drogę, spotykamy mędrca, a potem jest wielki powrót, z którego wypływa niewypowiedziany bezpośrednio morał. Super. Na przykładzie prostej, jednominutowej właściwie historii można pokazać, że takim mędrcem w codziennym życiu właśnie może być własna siostra, nawet młodsza. Czasami mędrcem jest nawet dialog wewnętrzny, bo gdy nad czymś się pochylimy i zastanowimy chwilę, to sami dla siebie potrafimy być mędrcem, sami siebie potrafimy uleczyć i takie historie można by przytaczać. Ale oczywiście te weselne to niech będą to historie oparte na relacjach z bliskimi. To tak ważne jest to, żeby podnieść takim krótkim toastem rangę danej osoby. To jest cel takiego toastu. Podnosimy rangę danej osoby, a potem podnosimy rangę w danej sytuacji. Czyli opowiadam na przykład krótką anegdotę, historię o tej osobie, która ma wszystkich poruszyć, złapać do serca i po prostu uświadomić, z jak mądrym człowiekiem mamy do czynienia, a później mówimy o tym, że chcielibyśmy, aby w tym wyjątkowym dla danej osoby dniu, kiedy następuje jakiś taki konkretny przełom w jej życiu, chcielibyśmy życzyć, żeby ten spokój, który definiuje tę osobę, zawsze jej towarzyszył w życiu, bo dla mnie ten spokój jest najcenniejszy, który wzięłam od mojej siostry. Podnosi się rangę, może to są takie dwa cele tego przemówienia, ranga danej osoby i ranga tej sytuacji musi być podniesiona. Welon i mucha.
czasami mówi się, że osoba, która wznosi toast lub też właśnie takie przemówienie wypowiada, trochę kradnie show parze młodej, dlatego że czasami niektórzy z nas są takimi gawędziarzami, takimi opowiadaczami z natury, że właśnie z tego wesela najbardziej zapamięta się na przykład tego wujka czy tego brata, który tak zabawnie, czy też tak wzruszająco opowiedział daną historię, czy też wypowiedział się wśród wszystkich. Czy są tutaj jakieś zasady, o których powinniśmy pamiętać jako goście, jako ci, którzy mówią do pary młodej, dla pary młodej, aby właśnie trochę nie skraść im tego dnia swoim wystąpieniem? Bo mój dzień też został skradziony takim wystąpieniem, ale to na moje własne życzenie i ja byłam za to wdzięczna, więc myślę, że para młoda nie będzie rozczarowana, jeśli taki właśnie krasomówca się na owym weselu pojawi. Krasomówcą, który pojawił się na moim weselu, był kolega, który jest lektorem, który odczytał dla nas w kościele hymn o miłości. I zrobił to w bardzo spektakularny sposób i wszyscy przez całe wesele to jego wykonanie wspominali, ale ja chciałam, żeby on to zrobił i ja chciałam, żeby to było w tak piękny sposób przeczytane. I co on zrobił, że tak pięknie to przeczytał? Jakich zabiegów użył, że był właśnie takim prowadzącym krasomówcą na naszym weselu? Otóż on w odpowiedni sposób modulował swoim głosem. Czyli nie mówił cały czas, nie czytał cały czas jednym tonem, tylko mówił czasami głośniej, czasami ciszej, czasami szybciej, a w momentach, kiedy chciał wypowiedzieć coś bardzo ważnego, mówił wolniej, więc bardzo pracował głosem. Dodatkowo uruchomił też gestykulację, bo przygotował się wcześniej, więc momentami mógł zupełnie nie patrzeć w tekst, co powodowało, że uruchomiły się jego bardzo drobne i delikatne gesty, które wspierały ten przekaz werbalny i stały się wspierającym przekazem niewerbalnym, co powodowało, że wszyscy słuchali go z jeszcze większym zaciekawieniem. Dodatkowo kontaktował się wzrokowo z odbiorcami, z niemal wszystkimi. Oczywiście są metody na to, żeby tak podążać wzrokiem, by wszyscy mieli wrażenie, że patrzysz na każdego z osobna. I on właśnie to robił. Kontaktował się wzrokiem z odbiorcami, przez co ten przekaz trafiał prosto do ludzkich oczu, a potem do serc. Jeszcze wykorzystywał swoją mimikę twarzy, to kolejny ważny element, która była bardzo poważna przez cały czas, więc wszyscy wiedzieli, o jak ważnej wartości on mówi. On mówi o potężnej miłości, która zmienia ludzkie życia raz na zawsze. I każdy po prostu był odwzorowaniem, gdyby spojrzeć na twarze odbiorców, odwzorowaniem tej jego powagi. On po prostu wbijał wszystkimi elementami w te ławki kościelne słuchaczy. I to było przepiękne. Ja byłam bardzo wdzięczna mu za to zaangażowanie, za tą modulację głosem, za ten kontakt wzrokowy, za tą mimikę twarzy, za gestykulację, za całą pracę, którą wykonałby dla nas jak najlepiej ten hymn do miłości zaprezentować. Czyli rozumiem, że zachęciłabyś naszych słuchaczy i słuchaczki nasze oczywiście do tego, aby angażowali swoich znajomych, swoją rodzinę przy właśnie czytaniach w kościele czy przy śpiewaniu psalmu, a nie żeby zostawiać to wszystko, a ksiądz przeczyta albo ministranci przeczytają i będzie okej. Okay. Zaangażujmy, bo okazuje się, że ludzie, którzy tego dnia chcą nam towarzyszyć, to są ludzie ważni w naszym życiu. Oni, jak się zaangażują, żeby coś dla nas przygotować, to robią to w tak piękny sposób, że później my przez wiele lat mamy cudowne wspomnienia, bo okazuje się, że jeżeli ktoś ma na nasz temat się wypowiedzieć, to wyciąga takie o nas miłe historie i informacje, że nigdy w życiu my nie byśmy byli w stanie o sobie powiedzieć czegoś takiego. Więc warto angażować rodzinę do przemówień, bo być może nigdy twoja mama nie miała okazji ci powiedzieć tylu miłych słów, które przygotuje właśnie w tym wystąpieniu, kiedy pochyli się nad tym, za co tak naprawdę cię ceni, kocha i szanuje. Więc tak, angażujmy rodzinę do odczytania
hymnu, do przygotowywania toastów, do przemówień, bo może się i druga taka piękna chwila nie nadarzyć, bo przecież w ferworze naszych codziennych obowiązków, prac i zabiegania rzadko kiedy wysilamy się, by powiedzieć sobie coś miłego. Niech wesele będzie takim czasem. A co powiesz na to, żeby państwo młodzi sami na przykład czytali w kościele? To też się czasami zdarza. Odważni tacy się znajdują, którzy się nie boją, że stres ich zje tego dnia. No ja myślę, że to jest piękne, kiedy samemu jesteś w stanie poprowadzić ten ślub i jakieś elementy, w których jest przestrzeń, by na przykład przeczytać taki hymn o miłości. Ja nie myślałam o sobie w takim kontekście, żeby to zrobić. Chciałam, żeby zrobił to ktoś dla mnie inny, ale myślę, że to jest duże osiągnięcie coś takiego zrobić, więc jak najbardziej, jeżeli jesteście w stanie tego dnia się zaangażować i stres was nie zje, no to myślę, że to jest piękny, dobry i ważny ruch. Mhm. Czy są jakieś ćwiczenia, no my radiowcy je znamy, ale chcę, żebyś ty je przekazała tutaj naszym słuchaczom jako opowiadaczka, dzięki którym nie zaschnie nam w gardle, albo jak sobie poradzić, kiedy zaschnie nam w gardle i jak możemy ćwiczyć też swoją mowę, swój język przed przysięgą, wiedząc, że trzeba się do tego jakoś przygotować, albo właśnie wiele osób o tym zapomina i na przykład postanawiają wypić lampkę szampana na odwagę, a to nie do końca może nam pomoże. Prozaiczny sposób to woda. Woda, która nie tylko nas nawodni, bo przecież kilka godzin przed całym ślubem po prostu zapominamy nawet napić się wody. Jesteśmy tak zabiegani i zestresowani, więc łyk wody tuż przed wejściem do kościoła, gdzieś tam jeszcze w tym aucie, które nas zawozi na ślub, to jest ważna rzecz. Ważne, żebyśmy mieli gdzieś przy sobie cały czas tę wodę. I woda zrobi za nas całą pracę, bo przecież chodzi o nawilżenie aparatu mowy. I to już jest połowa sukcesu. Jeżeli on jest odpowiednio nawilżony, to będzie nam służył. A ćwiczenia, które możemy wykonywać tuż przed wejściem do kościoła, to na przykład kląskanie, to rozciąganie naszego mięśnia okrężnego ust poprzez wypowiadanie cały czas głosek a, o, a, o, a, o, a, o. To wysyłanie sobie całusów z naszym mężem. To też nasz mięsień okrężny ust wtedy pracuje, jest rozszerzany i jest kurczony. Warto też, żebyśmy sami język właśnie tym kląskaniem rozgrzali. Oczywiście możemy językiem wiele innych ćwiczeń wykonywać, ale ja jako przyszły logopeda proponuję wykonywanie ćwiczeń wewnątrz jamy ustnej, raczej nie wytykamy języka na zewnątrz, tak powtarzają logopedzi, więc wszystkie takie okrężne ruchy wewnątrz jamy ustnej z zamkniętymi ustami, gdzie rozciągamy sobie policzki językiem krążąc dookoła. Takie ćwiczenia ja polecam, ale najważniejsze to rozgrzać mięsień podstawowy, czyli język, i drugi ważny mięsień okrężny ust. I jak sobie je rozgrzejemy, napijemy się wody, no to sukces gwarantowany. Jeszcze tylko okiełznać stres i jesteśmy w domu. Świetnie. Ja jeszcze ze swojej strony tutaj mogę podpowiedzieć, że jeżeli zaschnie wam w gardle już w kościele i napić się nie będzie można, no to warto przygryźć sobie trochę język, końcówkę języka albo policzków. Tak, żeby nie było widać na zdjęciach oczywiście, ale wtedy właśnie nasze ślinianki są pobudzone i gdzieś ta suchość w ustach być może zniknie. Być może będziecie mieli ze stresu tak sucho w ustach, że to nie podziała, ale jest to jakaś metoda. Super. Bardzo ci dziękuję za ciekawą rozmowę na temat tego, jak przygotować się do najważniejszych słów w swoim życiu. Bajola, czyli Aleksandra Rutkowska, bajarka, storytellerka z Poznania, była waszym i moim gościem. Bardzo ci dziękuję za udział w audycji. Bardzo dziękuję. Welon i Mucha.